Już drugi rok z rzędu Legionowskie Starostwo Powiatowe daje absolwentom gimnazjów możliwość zapisania się przez internet do szkoły ponadgimnazjalnej. Elektroniczna rekrutacja obowiązuje w 4 powiatowych placówkach. LO imienia Marii Konopnickiej w Legionowie, LO nr 2 imienia Jana III Sobieskiego w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jerzego Siwińskiego w Legionowie i Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Włodzimierza Wolskiego w Serocku. Adresem www.legionowa.edu.com.pl każdy absolwent gimnazjum z powiatu legionowskiego może się, nie musząc iść do szkoły, zarejestrować w szkole ponadgimnazjalnej, którą sobie wybiera, wybrać sobie klasę i natychmiast będzie miał informację, gdzie, na jakim etapie rekrutacji się znajduje. Bo trzeba tu powiedzieć, że proces elektronicznej rekrutacji przebiega w kilku etapach. Pierwszy, polegający na zarejestrowaniu się w systemie, wyborze szkół i klas, zakończył się we wtorek 24 maja. Swoją decyzję można jednak jeszcze zmienić. Absolwenci gimnazjum będą to mogli zrobić w dniach od 16 do 21 czerwca do godziny 13. W drugim etapie kandydaci przede wszystkim będą musieli wprowadzić do systemu swoje wyniki, jakie uzyskali na egzaminie gimnazjalnym, a także wyniki z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum. Muszą to zrobić do 27 czerwca do godziny 12. Podane przez absolwentów wyniki będą następnie weryfikowane z kopią świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, którą należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po weryfikacji tych wprowadzonych przez gimnazjalistów danych już tylko pozostaje oczekiwanie i sprawdzanie, czy dana szkoła, czy dany uczeń jest na liście w wybranej szkole kandydatów. Będzie mógł obserwować, czy jest w tej wybranej klasie, w wybranej szkole i w przypadku, gdyby się okazało, że jego wynik punktowy nie daje mu takiej gwarancji, to będzie później czas na to, by dokonać wyboru i zmiany szkoły. Rekrutacja uzupełniająca do tych szkół, gdzie są jeszcze wolne miejsca, będzie prowadzona w 2 terminach. Pierwszy to 6 i 7 lipca, a drugi od 22 do 26 sierpnia. Jak widać, strona www.legionowo.edu.co.pl daje możliwość śledzenia wszystkich informacji dotyczących naboru bez konieczności odwiedzania szkoły. Tak naprawdę trzeba się tam zjawić tylko po to, aby złożyć niezbędne dokumenty. Władze powiatu chcą jednak, aby w przyszłości również i to nie było konieczne. Będziemy pracować nad tym, żeby gimnazja przesyłały dokumenty, ale na dzisiaj jeszcze tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że dla absolwentów gimnazjum elektroniczna rekrutacja jest ogromnym ułatwieniem. Można im więc już teraz tylko życzyć, aby dostali się do swojej wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.